Witam wszystkich i zapraszam na bitwy związane z zadaniami Warhammer Total War. Dzisiaj weźmiemy sobie coś z DLC Helmana Gorsta. Mam tylko jedno zadanie, Liber Noctus. Znalazł stanowisko kultu Sigmara, który marcegawo na polecie wykorzystał używanie zamienionych stron Liber Noctus. Plan Gorsta wydaje się skuteczny, ale jest już nic zadanym ostrożność. Kult Sigmara znacznie śniły. Aha, arcykapłan prawdopodobnie spowoduje przybycie posiłku. Czyli na legendarnych będziemy mieli biczowników, przeciwko włócznicy, trochę kuszników, piekielnik, tu jest Richter van Priesthof. No ciekaw jestem, jakie on posiłki ściągnie, zobaczmy. 337 i 135. My mamy cmentarne boczwary, upiornego króla Helmana Gorsta, grobową straż, zombie. Tu kawaleria niezła, to nieźle. Aha, wilki. O, i tu chyba będziemy mieli ścierwowóz. Czy to, co to jest? Nie pamiętam, takie zielone. Mortisto. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Okej. Not long, my brothers. Soon, I shall have the missing pages, and with the Liber Noctus complete, I can begin your true resurrection. Manfred may have set this task as a test, but I fear no challenge. Now, go, my minions, onwards! Take these living fools by surprise. I'll have that casket. And the pages within. No, Manfred dał mu do wykonania zadanie, ale on się nie przejmuje i na pewno mu się uda. Jest pewny siebie. Dobra, zobaczmy, jakbyśmy mogli tu. Super jest w ogóle ta mapka. Ekstra to wygląda. Ta dziura w ziemi tutaj, wykopaliska. Dobra, urządzenie Mortis, tak myślałem. I bardzo dobrze, będziemy mieli masową regenerację. Wydaje, obstawiam, że będzie to bardzo łatwa bitwa. No dobra, zobaczymy się za chwilę, tuż przed rozpoczęciem. Okej, okay. Zaczynamy bitwę. Armia przygotowana. I dobra, najpierw muszę podejść tymi moimi najwolniejszymi jednostkami. Dopiero potem w ogóle coś tutaj kombinować. To długo potrwa, zanim tu zombie mi podejdą. Nie wyrywajcie tak za bardzo. Jeszcze mi nawalają. Z czego? Z tych. Dobrze, zombie akurat. Walą. Tutaj dajmy Mortis Engine bardziej w tą stronę. Może już ich zregeneruje. To byście mogli iść, kurde, szybciej. Zadawać tu. Szkoda, nie dość, dobra. Jedziemy tu. Głębią? Co tu atakować? Gwardia rektorska, dobrze. Piekielnik. Dojdzie do walki w zwarciu. Będzie luz. Oho,
tam się coś pojawiło. Ruszyć kawalerię, bo pewnie w nią strzelają. Co tu mamy? Wyrzutnia. Dobra, spróbujmy tutaj ją tymi wilkami zdjąć. I jedziemy. Opatrzcie. Opatrzcie, kurde. Uo. Łapiemy, że tam to za niech to się zamknie. Dobra. Tu nie jest dobrze. Kawalerię mi tu wytłupi. Na pewno do roboty. Muszę uważać na cmentarne poczwary, bo one będą mi tu robić robotę. Bardzo dajmy tu. Którzy mają... ...wózka przeciwpiechotna, więc sobie poradzimy na to. No, kurde, panowie. Z takich numerów. A ci se idą na piechotkę, no bo czemu nie? I dalej se idą na piechotkę, kurde. Co tu idzie? Gwardia lektorska. Chyba może damy radę. Tu nie jest źle na razie. Dobrze, tutaj tych kosimy też. Tych trzeba by złapać jakoś. Ten oddział kawalerii, o, niestety już obity. Dobra, ale jest bardzo dobrze tu. Przydałoby się tego wodza tutaj ich urąbać. O właśnie, o to chodziło. Tak, Herman jest tutaj. Dobra, tu uciszone. Zobaczcie to. Dobra. Moje latające oddziały. Dobra, zamknijmy to. Co tutaj ucieka? Rajtarzy. Chyba biegają czy nie? Dobra, zwiali. Tutaj trzeba włóczników przykosić. Bigo. Dobra, zróbmy sobie tutaj. Nie, ja chcę. Szczeszał. O. No nie tych, ale no. Będzie. Dobra. Herman. Zróbmy tą jednostkę tu, w samym środku. Dobra. I teraz muszę kawalerię ściągnąć tutaj. Dobra, tu jest atak. Tu tych muszkieterów trzeba też... Dobra, nieźle. Cmentarne poczwary tutaj robią swoje. Dobra, jeszcze 7 sekund. Dobra, zaraz zabijemy Richtera. Ściągnąć tych, tutaj szarża. No! A, już koniec? Co jest? Nie, jeszcze nie koniec. To by się porypało. Dobra, te wampiry latające. Zostawmy. Mortis. Dobra. Jest jakaś słaba ta szarża tu była. Tu jeszcze jest. A, jeszcze jest jeden generał. Tyk. Uleczmy sobie cmentarne poczwary. Czymś tutaj walczą. Gwardia lektorska. Dobrze, świetnie. Dajemy bohatera. Co my tu mamy? Włóczników. Dobra, dajmy włóczników. Mamy też włóczników.
No, tak jak myślałem, powiem wam. Trochę się dzieje w tej bitwie, ale... Nic poważnego się tu nie dzieje. No, zmasakrujmy tego wodza i... I tyle. Nie wiem, jakim cudem mi to złapali, kurde. No uciekać, kurde. Weźcie tego pogoncie. Dobra, tu już spokój. No, regeneracja tutaj robi taką robotę, panowie, że... Że chyba ciężko jest przegrać tę bitwę, powiem. Jak ten się tu trzyma? No jeszcze się trzyma. No, zaraz go tu utłuką. No, tu gwardia aktorska, nie masz... A, tu łucznicy nawet. Zombie jeszcze są. Proszę. No, zwycięstwo. Rachu ciachu. Ale fajna bitwa, fajna bitwa. Podobała mi się. 793 straty. No i prawie tyle samo. Co tu mi najwięcej natłukło? Nawet ci, rycerze Imperium, oni mi tam zaatakowali od tyłu łuczników, chyba wykosili jednych. Najwięcej zabiłem grobową strażą w 135 i cmentarnymi poczwarami. No tak jak się spodziewałem, nawet cmentarne gule nieźle. 63 wargeisty. Pierny król 30, w tym dwóch generałów pewnie. Tu gwardia aktorska 108 narąbała, ładnie. Na te wyrzutnia rakiet. Ile ciekaw jestem, o 306 tylko piekielni, proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, no mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. Zapraszam na kolejne i na Five Sides of War oczywiście i do usłyszenia.